Jezioro Gopło. W dzisiejszym filmie zabierzemy Was nad jezioro Gopło. Odbędziemy lot dronem nad całym akwenem. W tym czasie pokonamy odległość 25 km. Podczas lotu opowiemy Wam kilka ciekawych historii o tym wyjątkowym miejscu. No to lecimy! Naszą podróż zaczynamy w Wielkopolsce. Most w miejscowości Przewóz na kanale Warta-Gopło to umowny początek jeziora. Od tego miejsca zaczynamy nasz lot. Po lewej stronie mijamy Mielnicę Dużą, gdzie znajduje się kemping i pole namiotowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz mariną, gdzie można zacumować łódź. Dolatujemy do Połajewa. Wieś utrzymuje się przede wszystkim z rolnictwa. Jej atutem jest również atrakcyjne położenie. W sezonie letnim odwiedza te tereny wielu turystów. Znajduje się tu ośrodek wypoczynkowy, ładna plaża i kilkanaście gospodarstw agroturystycznych. Naukowcy twierdzą, że poziom Gopła był kiedyś znacznie wyższy. W związku z tym przed laty jezioro rozpościerało się o 6 km dalej na północ oraz o 6 km dalej na południe. Zobaczcie, jak wyglądało jezioro w roku 1855.
Długość linii brzegowej wynosi około 91 km, ulegając okresowym zmianom w zależności od wahań poziomu lustra wody. Gopło jest jeziorem rynnowym o charakterze polodowcowym. Średnia głębokość to 3,6 metra. Przez Gopło przepływa Noteć, siódma pod względem długości rzeka Polski. Noteć uregulowali w połowie XIX stulecia Prusacy, znacznie skracając, a nawet zmieniając jej bieg. Lecimy dalej na północ w kierunku miejscowości Łuszczewo. Tutaj znajduje się najgłębsze miejsce w jeziorze. Osiąga ponad 16 metrów głębokości. Dalej, jak widzimy, Gopło się zwęża. Przed nami półwysep Podtrzymiech. O atrakcyjności Gopła i okolic obok wartości historycznych decyduje bogaty świat przyrody. Półwysep Podtrzymiech z bogactwem przyrodniczym i historią stanowi najcenniejszy obszar na terenie Nadgopleńskiego Parku Tysiąclecia. Gopło stanowi centralny punkt rezerwatu i zostało wpisane na listę obszarów Natura 2000. W przeszłości teren półwyspu stanowił grupę izolowanych wysp. Dopiero w czasach, gdy podjęto działania w celu odwadniania terenów podmokłych, wylesiania terenów pod uprawę roli, z wód jeziora Gopło wyłonił się półwysep. Podtrzymiech to doskonałe miejsce dla miłośników fotografii przyrodniczej, pieszych wycieczek oraz obcowania z naturą. To tu można obserwować bieliki, dudki, kormorany, srokosze, myszołowy, błotniaki, wąsatki i ogromne stada żurawi i gęgaw. Szczególnie polecamy odwiedzenie półwyspu wiosną, kiedy gęgawa wychowuje swoje młode. Należy wspomnieć, że populacja gęgawy nad Gopłem wynosi 5% w skali Europy. Film o tym fantastycznym ptaku znajdziecie na naszym kanale. Link w opisie. W Mieglicy znajdują się pozostałości jednego z centralnych grodów Gopla. Naukowcy ustalili, że grodzisko działało już w IX wieku. Jego budowniczy wykorzystali wysoką nadjeziorną skarpę i przewężenie Gopła, zapewne był również most. Pobudowali wysokie wały i fosę wokół grodu. Ślady po niej ujawniają wykopaliska archeologiczne. Do dziś zachowały się inne, ziemne, obronne konstrukcje wokół grodziska, falochrony, wybrzuszenia na wałach, podtrzymujące najprawdopodobniej zaostrzone bale i ślady po dodatkowych ostrokołach. To była prawdziwa twierdza na wysokim brzegu Gopła. Dolatujemy do Złotowa. Obecnie jest to wieś rolniczo-letniskowa i ważny węzeł przeprawowy na drugą stronę jeziora Gopło i półwysep Podtrzymiech.
Nasza trasa idzie wzdłuż półwyspu Podczynnych. Po prawej stronie mijamy Popową, kolejną wieś letniskową. Mijamy półwysep Podczymiech i lecimy w kierunku Kruszwicy. Jezioro jest także atrakcyjne pod względem wędkarskim. Gospodarzem łowiska jest gospodarstwo rybackie Gopły. Znajduje się ono w Kruszwicy. Największą atrakcją opisywanego łowiska są sandacze i sumy. Jest ich sporo i osiągają duże rozmiary. W jeziorze sandacze łowi się przede wszystkim z łodzi. Występują też szczupaki, okonie i jazie. Rybą dominującą jest leszcz, płoć, krąb, karaś. Ponieważ jezioro jest położone na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, obowiązują specjalne przepisy. Dodatkowe informacje można uzyskać w dyrekcji parku lub bezpośrednio w gospodarstwie rybackim. Mijamy stawy rybackie gospodarstwa rybackiego Gopło w Kruszwicy, które znajdują się na wysokości wsi Gocanowo, a to znak, że powoli zbliżamy się do Kruszwicy. Wyspa Startowa to miejsce, gdzie na jeziorze Gopło zaczynają się zawody wioślarskie. Kruszwica. Miasto jest położone w centrum województwa kujawsko-pomorskiego między Bydgoszczą, Toruniem a Włocławkiem. Kruszwica leży na jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych szlaków autokarowych w Polsce – Szlaku Piastowskim. Położona nad jeziorem Gopło, największym jeziorem w województwie kujawsko-pomorskim i dziewiątym co do wielkości w Polsce, daje doskonałe warunki do czynnego wypoczynku oraz uprawiania sportów wodnych.
przeszłości jezioro zajmowało znacznie większy obszar, jak widzieliśmy na filmie, a jego rozlewisko przypominało morze, stąd nazywane było Mare Polonorum, to jest Morze Polaków. Dolatujemy do Mysiej Wieży. Najcenniejszym zabytkiem Kruszwicy, niepisanym symbolem miasta, jest ceglana gotycka wieża, samotnie stojąca na wzgórzu zamkowym u nasady Półwyspu Rzępowskiego, zwana Mysią. Wieża jest ośmioboczna, ma 32 metry wysokości i wraz z resztami murów stanowi pozostałość zamku obronnego z XIV wieku. Zamek zbudowano dzięki fundacji króla Kazimierza Wielkiego około roku 1350 w miejscu Starego Grodu. Mijamy most w Kruszwicy. Na wschodnim brzegu Gopła wznosi się kolegiata pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Kruszwicy. Jest najstarszą z zachowanych na Kujawach świątyń, zbudowaną w stylu romańskim na przełomie XI i XII wieku. Początkowo pełniła funkcję katedry biskupiej. Romański charakter budowli podkreślają grube kamienne mury, półkoliste łuki oraz proste geometryczne kształty. Cennymi zabytkami kruszwickiej kolegiaty są dwie chrzcielnice, piaskowcowa z XI wieku i granitowa z XII wieku.
Ciekawostką jest fakt, iż przy Pruszwickiej świątyni, należącej pierwotnie do zakonu benedyktynów, istniała biblioteka, w której przechowywano do połowy XIX wieku bogaty ilustrowany ewangeliarz pruszwicki, pergaminowy kodeks benedyktynów. Obecnie ten cenny zabytek rękopiśmiennictwa, jak i wiele innych zachowanych pamiątek, znajduje się w zbiorach Archiwum Archidiecezji w Gnieźnie. Naszą podróż kończymy na wysokości wsi Kobylniki. W tym miejscu jezioro Gopło uchodzi do rzeki Noteć. Dziękujemy za wspólną podróż. Jeśli film się spodobał, zostawcie lajka i komentarz. Do zobaczenia gdzieś tam na szlaku.